Nie podoba mi się to. Ta porcelanowa dziwka jest niebezpieczna. Wiem. Będę ostrożny. Ostrożność to nie jest twoja mocna cecha. Spadamy, jak tylko będzie okazja. Hanako-sama-ga-o-machi-da. Jedyni goście. Kurwa. Jesteś. Dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Zanim przejdziemy do szczegółów, wyjaśnię, dlaczego zmieniłam zdanie i dlaczego chcę ci pomóc. Nie byłaś pewna, czy możesz mi wierzyć, że Yorinobu zabił waszego ojca, a teraz... Wiedziałam. Od początku. Wiedziałaś? Wszyscy członkowie zarządu wiedzieli. Nikt, kto interesował się tą sprawą, nie uwierzył w historię o truciźnie. Zbyt wiele szczegółów się nie zgadzało. Pomogłaś bratu zatuszować ojcobójstwo. Nie jesteś lepsza od niego. Nie masz bladego pojęcia o mojej rodzinie. Nie mam złudzeń. Mój ojciec nie był nieskazitelnym człowiekiem. Gdy trzeba było usuwać swoich wrogów, robił to bez litości. Yorinobu nigdy nie potrafił tego zaakceptować, ale dla mojego ojca cel zawsze uświęcał środki. Dla Saburo Arasaki liczyło się tylko jedno. Wiesz co? Władza? Rodzina. Ja miałam być jej sercem. Dbać o jej ciągłość, stabilność. Nigdy nie występować przeciw niej. Mam wrażenie, że Yorinobu dostał inne wytyczne. Yorinobu podniósł rękę na ojca, ale wciąż jest Arasaką. Nadal należy do rodziny. Nie oczekuję, że to zrozumiesz. Wystarczy, że wiesz, z jakim trudem przychodzi mi wystąpić przeciw własnemu bratu. No dobra, to twój brat, było ci ciężko. Niech będzie, że rozumiem. Ale w którym momencie zmieniłaś zdanie? Zaczęłam o tym myśleć, kiedy dostaliśmy ostrzeżenie o naruszeniu protokołów bezpieczeństwa w trakcie parady. Pewności nabrałam, kiedy oddział szturmowy mojego brata prawie mnie zabił w waszej kryjówce. Yorinobu był skłonny poświęcić twoje życie. Ojciec miał co do niego rację. Mój brat nigdy o nas nie dbał. Zostałam wychowana, żeby być sercem rodziny i nadszedł czas, żeby Arasaka wysłuchała mojego głosu. Serce wymierzy sprawiedliwość. Czy masz przy sobie Soul Killera, tak jak się umawialiśmy? Palec na cynglu. Niczego nie mów. Oczywiście, że nie. Nie znamy się aż tak dobrze. Wolisz się zabezpieczyć, rozumiem. Chociaż to niepotrzebne. Jesteśmy tu, ponieważ wiem, jak uratować cię przed śmiercią. Wprowadzę cię do Mikoshi. Przecież to nie jest fizyczne miejsce. Punkty dostępowe są jak najbardziej fizyczne, a jeden z nich znajduje się całkiem blisko. Gdzie? Tutaj, w Night City, pod Arasaka Tower. Powinniśmy wyjść. Teraz. Chcesz stąd wyjść? O niczym innym nie marzę. To nie przedłużaj i daj mi jej wysłuchać. To się źle skończy. Usiądź. Mamy mało czasu. Pomożesz mi w zamian za... Mój brat. Czujesz? Właśnie tak pachnie gówno. Nie chcesz w nie wdepnąć. Musi ponieść konsekwencje swoich decyzji. Konsekwencje. Chcesz pomścić ojca. Chcę, żeby Arasaka poznała prawdę. I jak masz zamiar to zrobić? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro gochitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Yorinobu wkrótce zwoła zebranie zarządu, na którym pojawią się przedstawiciele wszystkich frakcji.
To doskonały moment, aby poznanie prawdy na temat okoliczności śmierci mojego ojca. Wprowadzę cię na to spotkanie. Złożysz swoje świadectwo przeciwko mojemu bratu. Złożysz świadectwo? Czekaj, możemy zacząć mówić wprost? Pomożesz mi się pozbyć Yorinobu, a ja pomogę ci się pozbyć konstruktu. To interesująca oferta. Przemyślę ją. Dobrze, byle szybko. Yorinobu zrobił się czujny po paradzie. Może coś podejrzewać. Wynośmy się stąd. Vi, dobrze się czujesz? E? Krwawisz. Kurwa. Chyba kończy ci się czas. Nie zwlekaj z decyzją. Przemyślę to. Potrzebujesz powietrza. Teraz. Ostrzegałem. Co ty robisz? A, to może być kwestia godzin. A ty nawet nie potrafisz ustać na nogach. Ja jestem w pełni sił. To ciało mnie słucha. Rozumiesz, co mam na myśli? Rozumiem. I wcale mi się to nie podoba. Wciąż jestem... Nie okłamuj się. Zażyjesz pseudoendotryzynę i pozwolisz mi usiąść za kierownicą. Dowiozę nas do tego jebanego Mikoshi. Jak? Na pewno nie z tą porcelanową dziwką. A w pojedynkę nie masz szans. Trochę cię to przerasta, co? Zrobię to wspólnie z Rogue. Jeszcze nie zardzewiała i wciąż ma wobec mnie dług do spłacenia. Może 50 lat temu rzuciłaby wszystko dla ciebie. Dzisiaj? Wątpię. Przekonam ją. Oboje mamy doświadczenie w takich akcjach. Wejdziemy do Arasaka Tower jak za starych czasów i znajdziemy dostęp do Mikoshi. To nasza jedyna szansa. Johnny, ja też mogę poprosić Rogue o pomoc. Proszę cię, ona nigdy nie zaryzykuje akcji o wszystko z nowicjuszem. Ale ze mną? Będzie jak kiedyś. Myślisz, że z Rogue... Że to się uda? Z jej doświadczeniem, możliwościami, kontaktami na mieście? Nie znajdziesz nikogo lepszego w Night City. Johnny. To musi się udać. Dostaniemy się do wieży. Alt nas rozdzieli w Mikoshi, a potem rozpierdolę to. Świetnie. Znowu odpływasz? Boli, wiem. Majaczyłeś, musiałem ci podać beta-haloperydol. Ale światłowstręt to dobry objaw. Oznacza, że atak nie uszkodził nerwu wzrokowego. Ach, moja głowa. Kończę stabilizować twój biochip. Czuję się... Pewnie jak po trepanacji czaszki. Skąd się tu wziąłem? Przywlokłeś się tu poobijany. Wystraszyłeś miejsce. Zrzuciłeś ze stołu mojego pacjenta. I zażądałeś, żeby cię natychmiast, kurwa, poskładać. Powiedz mu, że to był twój anioł stróż. Nie byłem do końca sobą. Wiem. I to mnie martwi. Mów wprost, co się dzieje? Dotarłeś do punktu krytycznego. Spróbuj ostrożnie usiąść. Spróbuję. Chyba wraca mi czucie.
Powoli. Kolejne małe zwycięstwo. Chcesz mi coś powiedzieć, Wiktor? To nie przeciągaj. Myślisz, że jak długo to jeszcze potrwa? Ty mi powiedz. Krótko. Bardzo krótko. Przy następnym ataku nie zdążysz doczołgać się do tego fotela. Wypłaszczysz się w zaułku. To ostatni moment, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, rozumiesz? Rozumiem. Masz jakieś propozycje? I znowu mam to przeliterować w swoje ręce. Nie moje, ani nie tego tam w twojej głowie. Widzisz tamten stolik? No, co z nim? Znajdziesz na nim ostatnią dawkę pseudoendotryzyny. Prezent od Misty. Chcesz je poddać głosom w głowie? Śmiało. Weź Stacha. Wytłum się. Albo zrób coś innego. Skończ to na własnych warunkach. Ode mnie też masz tam prezent. Blokery. Jeżeli uda ci się przejść te kilka metrów, reszta zależy już tylko od ciebie. Sam słyszałeś. To ostatni moment. Przejmuję stery. Endotryzyna. Rogue Arasaka Tower. Tylko w tej kolejności to może się udać. Cicho, Johnny. Muszę się zastanowić. Chcesz się zastanowić? Świetnie. Byle nie w tej piwnicy. I do cholery mówisz to na głos. Na głos? Po prostu to zrób. Chyba dam radę. Cokolwiek postanowisz, najpierw stąd wyjdźmy. Dzięki, Wiktor. Bardzo dużo dla mnie zrobiłeś. Nie tyle, ile bym chciał. Idź już, Wiktor. Chcę zamknąć. Weź prochy i rób, co trzeba. Tak zrobię. Trzymaj się. Powodzenia. Hej, V. Słyszałam, co pomyślałeś. No nie powinnaś. Przepraszam. Nie musisz. Wiem, co się dzieje. I wiem, że to nie będzie łatwe dla żadnego z was. Jeśli nie chcesz decydować tutaj, znam znacznie lepsze miejsce. Czemu nie? Wiktor ma mnie już dość. Nie gniewaj się na niego. Ma dzisiaj zablokowane czakry i wypił za dużo kawy. A mnie gaśnie aura, co? Niestety. Okej, prowadź. Gdzie to jest? Niedaleko. Zabrałam tam kiedyś Jackiego. A co Jackie ma z tym wspólnego? Chodź, to się przekonasz. Ostatnie piętro. Miał równie ponurą minę. Jackie? Jestem skończony, Chica. Już po mnie. Nie brzmi jak Jackie, którego znałem. To było dawniej. Jego matka właśnie odkryła, że trzyma z Valentinosami. Jeśli z jednej strony masz panią Wes, a z drugiej kolegów z gangu, każdy wybór wydaje się zły. Nie miał lekko. Ostatecznie odważył się postawić na siebie. Ale najpierw zaprowadziłam go tutaj. Właśnie o to chodziło. V,
widzisz? Przychodzę tu, kiedy mam jakiś problem i chcę pobyć sama ze sobą. Młoda ma rację. Siadaj i przemyśl to na spokojnie. Mam pobyć sam ze sobą? Trudne zadanie. Straszyłeś, wiesz? Myślałem, że się przekręcisz. Wciąż tu jestem. Jeszcze. Wiesz co, powinieneś do kogoś zadzwonić, pożegnać się. Czyli przewidujesz ten gorszy scenariusz? Nie. Ale cokolwiek postanowisz, to będzie akcja dużego ryzyka. Jeśli nam się nie uda, po prostu zadzwoń. Jeśli masz kogoś takiego, piguły mogą poczekać. Nie. Pożegnania nie są w moim stylu. Jak chcesz. Przeszliśmy długą drogę do tego miejsca, co? Sam pomyśl. Zaczynaliśmy na pieprzonym świetnisku. A potem próbowałeś mnie zabić. O tym mówię. Teraz próbuję uratować ci skórę. Możesz mi na to pozwolić? Możesz spróbować z panami nomadami, ale wtedy będziesz miał ich na sumieniu. I możesz przyjąć ofertę Arasaki. Wtedy na sumieniu będziesz miał sam siebie. Myślę, że powinieneś iść z rok. We dwójkę zrobicie to lepiej. Na pewno? Od tej decyzji nie ma odwrotu. Jest jeszcze jedna możliwość. Jaka? Możemy dać sobie spokój. Z tabletkami. Z tym wszystkim. Jeśli nie spróbujemy, oboje idziemy do piachu. Wiem. O tym mówię. Teraz się pogubiłem. Przeszliśmy długą drogę do tego punktu. Pamiętam. I nagle odpuszczasz. Dlaczego? To najczystsze rozwiązanie. Obojętnie, co spróbujemy zrobić, zginą kolejni ludzie. Ludzie giną. Tak to jest ustawione. I co? Ja jestem tego wart? Może ty jesteś? Poza tym to jedyny sposób, żebyśmy byli oboje świadomi. Śmierci. Chwili, kiedy to się stanie. Nie myślałem o tym w ten sposób. Wciąż potrafisz mnie zaskakiwać. Może jednak się czegoś od ciebie nauczyłem. Jesteś pewien? Jeśli nie masz nic przeciwko. Pewnie zrobiłbym to inaczej, ale w porządku. Po prostu się zgadzasz? Może też się czegoś od ciebie nauczyłem. Teraz? Jest całkiem przyjemnie. Dobrze się z tobą pracowało, Vi. Z tobą też, Johnny.
sensu, przecież on... Zrób to. Zobaczysz. Będzie ci lżej. Heavy? Jak tam zaświaty? Rzeczywiście takie fajne, jak mówią. Bo tu na dole wciąż chujowo. Może nawet bardziej niż przedtem. Żałuję, że nie mogłem zrobić więcej. Że tak to się musiało skończyć. Pozytywne emocje, Wiktor. Będzie nam ciebie brakować, chłopie. Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia. I umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi, Wi, któremu kazałeś odejść z tego świata. Oraz włącz go do społeczności Twoich świętych. Amen. Spoczywaj w pokoju, Wi. Myślałam o tobie ostatnio i postanowiłam zadzwonić. To bez sensu, wiem, ale kiedyś ludzie gadali do grobów i nikt się temu nie dziwił, co? W ogóle dużo o tobie myślę. O tym, co zrobiłeś. I ja cię rozumiem. Rozumiem, że chciałeś uciec z tego miasta raz na zawsze. Ale kurwa, Wi. Czy ty w ogóle pomyślałeś? Jak to jest, kiedy... Ja... O Boże. Hej, Wi. Wiesz co? Mam nadzieję, że rzeczywiście istnieje jakieś życie pozagrobowe. Powiedzieć ci czemu? Bo to znaczy, że któregoś pięknego dnia znowu się spotkamy. I zrobię ci wtedy opierdol, jakiego świat jeszcze nie widział. Co ty sobie kurwa myślałeś, co? Co cię odjebało? Wiedziałeś, że zrobiłabym dla ciebie wszystko. Wszystko kurwa i co? Stchórzyłeś! Niech cię szlak, Wi, niech cię kurwa szlak trafi! Słyszałem, co się stało. Myślałeś, że to załatwi sprawę, co? Że pokażesz całemu światu, co o nim myślisz? Zawsze mnie to wkurwiało, ta romantyczna aura wokół samobójstwa. Mit młodego Wertera. Kurwa, co za pierdolenie. Wiesz, co pokazałeś? Że masz w dupie swoich przyjaciół, o, i nic więcej. Bez sensu. Samobójstwo? No tak, można się było spodziewać. Wielu ludzi w Night City tak kończy, zwłaszcza tych przyzwoitych. Mój pierwszy partner z NCPD, Jamie Sheen, też sobie palnął w łeb. Nie zostawił listu, ale ja wiem, że to był protest przeciwko temu, co się działo na komendzie. Tylko wiesz, nic się nie zmieniło. Na tyle, że było jednego dobrego gliny mniej. Spoczywaj w pokoju, Wi. Hej, Wi. Podejrzewam, że nigdy już nie odsłuchasz tej wiadomości, ale... Są na ziemi rzeczy, które nie śniły się filozofom, prawda? To był twój wybór. Miałeś do niego pełne prawo. Ale powinieneś wiedzieć, że on nie dotyczył tylko ciebie. Że dotknął też twoich bliskich.
Myślę, że nawet nie wiesz, ilu ich było. Może kiedyś się jeszcze zobaczymy, Vi. Ty, ja, Jackie. A póki co, trzymaj się.